Siemaneczko, cześć, witam z Switch w kolejnym filmiku z Diablo. Dzisiaj sobie pogramy chwilę barbarzyńcą na szukanie złota, ale raczej powinienem go nazwać barbarzyńca do szukania wysokopoziomowej runy. Bo kurczę, wczoraj zagrałem 5 gier i znalazłem jach. Później grałem z godzinkę, dwie nie barbarzyńcą. Po czym włączyłem znowu barbarzyńcę, poszedłem, zrobiłem jeden run i weks wypadł, więc bardzo zadowolony jestem. I myślę, że dużo graczy będzie chciało grać tym buildem. Także docelowo jest to barbarzyńca do szukania złota. Ja robię poradnik dla solo gracza, także nie mamy tutaj pomocnika. Dlaczego tak robię? Po pierwsze, nie mam sprzętu fajnego, żeby tego pomocnika ubrać, co to znaczy nie mam fajnego sprzętu. To znaczy, że ja bym chciał robić te rany na piekle, tak? A nie na koszmarze, bo generalnie jak jesteście na koszmarze, to możecie go ubrać w byle co, nastakować pełno złota i on będzie zabijał za was. Także są dwa buildy, jeden jest taki, w którym używamy fazowe ostrze z samymi runami lem i mamy i w lewej ręce i w prawej. Natomiast w tym poradniku będziemy używali słowa runicznego żal, które pozwala nam snowballować, zabijać szybko na piekle radę. Od czego by tutaj zacząć? Zaczniemy od giru całego, jakie są alternatywy. Także na koszmarze zakładamy sobie dwa takie miecze po prostu. Nie musicie mieć chwytu Drakuli, tylko można sobie założyć osłonę fortuny tutaj. I to będzie cały wasz build. Wola nieśmiertelnego króla na koszmarze. Dwa tu umiejętności okrzyków. Mamy dodatkowe złoto od potworów. Szansa na zdobycie magicznych przedmiotów, bo ja wsadziłem dwa topazy. Można wstawić dwie runy lem, które zwiększą nam ilość złota. Taka endgame'owa nieśmiertelnego króla, wola nieśmiertelnego króla. Endgame'owy hełm będzie miał runę Charm i runę Lem. Charm ze względu na to, że będzie to jedyny przedmiot ze wszystkich przedmiotów, jakie nosimy z afiksem, nie możemy być zamrożeni. Daje to krótszy lód, ale my nie chcemy nosić krótszego lodu, bo nosimy dwie krasnoludzkie gwiazdy. No to się nazywa błękitny karzeł tu, to ciekawe. A to się nazywało krasnoludzka gwiazda. Dzisiaj sobie odpaliłem po polsku, żeby już tam głowy nie męczyć z tymi wszystkimi nazwami, bo tam większość pamiętam, ale akurat ciekawe, nie wiedziałem, że tak będzie się nazywać. Widzicie, błękitny karzeł. To się zawsze nazywało krasnoludzka gwiazda, ale dobra. Także może i dobrze, że zmieniłem na polski, bo tam znowu mówił o krasnoludzkiej gwiaździe, a tu co on mówi, że to jakiś błękitny karzeł. No dobra. Dlaczego te pierścienie są takie istotne? Też na koszmarze wypadają, bo one dają 15% absorbacji ognia, także mamy łącznie 30% absorbacji ognia, a rada rzuca pełno hydr ognistych, które oczywiście atakują kulami ognia, więc to jest bardzo fajne, super. Teraz mamy złoty powróz, który daje nam dodatkowo złoto. Oczywiście pierścienie też dają do złota, 100% dodatkowego złota, bo tu cały build polega na tym, żeby było jak najwięcej złota nastakowane. Pas daje złoto, pas daje też do szukania zwiększoną szybkość ataku. Piekielny wędrowiec, buty z normala. Co tutaj jest fajnego w tym? Też do złota procentowo 67%, ale mamy do maksymalnej odporności na ogień 30%. Do odporności na ogień 30%, do maksymalnej 10%. Zaraz włączę odporności. Już pokazuję, że odporność na ogień na piekle jest słaba, ale dzięki błękitnym karłom. Okej, okay, dobra, niech tak będzie. Krasnoludzkim gwiazdom ogólnie, by the way. Mamy tą absorbację ognia i nas nie rusza ta odporność na ogień, że mamy taką w miarę niską, można powiedzieć. Osłony fortuny. Na koszmarze będziecie to nosić na pewno, bo 200% dodatkowego złota od potworów. Jeszcze mamy 32% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, maksymalny roll jest 40. Budki już wspomniałem, ja też się przebiorę na build na piekle. Ja używam oczywiście żalu, bo to taki standard jest w solo, bez merca, barbę. No musimy mieć jakiś fajny miecz, który zabija. Tutaj wtajemniczać? No chyba tak, no jak ktoś nie zrobił żalu, to Edhtir Lo Malral w mieczu, w fazowym mieczu, fazowe ostrze. Musi to być fazowe ostrze ze względu na to, że ono nie ma wytrzymałości, czyli jest niezniszczalne. Chociaż nie ma modyfikacji takiej jak eteryczny miecz świetny, czy fazowy miecz, czy w ogóle jakiejś klasy mieczy kryształowych. Nie będzie, nie ma eterycznych, nie można takiego znaleźć, to on nie ma sam siebie wytrzymałości, więc sam z siebie jest niezniszczalny.
Można sobie takie fazowe ostrze znaleźć i zrobić sokety, ale to w innym filmiku. Także zbierajcie sobie takie bazy, bo się nadają. Możecie trafić piątkę, pięć gniazd. Różnie wam to wyroluje, czasem będzie 6, czasem 1, ale jak traficie 5, dlatego też robiłem w taki sposób, że właśnie transmutowałem w kostce. I mamy 5 otwartych gniazd, robimy słowo runiczne. Mówię, trzeba mieć tą runę lo, więc tak czy siak będziecie musieli grać na piekle, żeby to znaleźć. Alternatywna wersja, po prostu dwa takie same miecze i na koszmarze łupiecie. Tutaj dałem chwyt Drakuli, żeby mieć po prostu jakieś wykradanie życia. Czasem ten life tap zaskoczy, czyli wyssanie życia, to spoko. Przydaje się. Dobra, to w kwestii przedmiotów. Teraz jeżeli chodzi o statystyki. Statystyki dajemy tak, żeby dać w siłę tyle, ile jest wymagane do przedmiotów. I tutaj akurat noszę specjalnie zbroję o bardzo niskiej sile. Ja w ogóle o tej zbroi powiedziałem, że mamy założyć bogactwo? Napomknąłem? Chyba nie, to teraz mówię. 300 do dodatkowego złota od potworów i 100 szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. W siłę dajemy tyle, żeby można było założyć przedmioty. I ja potrzebuję tylko 77 pod zbroję. Więc dałem 77 i potem potrzebujemy 136 podfazowe ostrze. Też dajemy zręczność do 136, a później wszystko w żywotność. Jak widzicie, 1600 własnej żywotności. Dobra, to jeżeli chodzi o statystyki, teraz na szybko czarmy i zaraz będziemy skilla. Barw do szukania złota, więc wszystko co wrzucamy, stakujemy, żeby mieć jak najwięcej złota. Fortuna Geda daje nam 86% dodatkowego złota, więc fajnie. Ja nie wiem, czy to jest max roll, to jest 100? Chyba tak. Obniża cenę u wszystkich kupców o 15%, 33% do znalezienia magicznego przedmiotu. Akurat aktualnie jestem na 250, co jestem bardzo zadowolony, bo to jest bardzo duża, wysoka suma i taki fajna cyfra, bo wiecie, zaokrąglona, nie? Więc fajnie się na to patrzy. O tyle, o ile już nie ma progów do Magic Finda, to i tak ja lubię mieć taką, jak się uda zrobić, pełną. Taki spoko Magic Find, to uważam, żeby było 200 lub troszkę więcej niż 200 i nie trzeba więcej stakować. Dobra, także złoto, 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 złoto. 50 to są max role na czarmach. Takie mam, jakie mam. Co udało się zbierać, to zbierałem. W międzyczasie jak będę znajdował, to będę wyrzucał. Albo zostawię. Zobaczę. Generalnie chodzi mi o to, że będą upgrade'y później. Talizmany, no to bym chciał takie 5 do wszystkich odporności i do złota. Natomiast no to co mam, to noszę. 10 odporność na trucizny. Dodatkowe złoto, odporność na ogień. Złoto. Na błyskawice, jakieś tam błyskawice. Tutaj mam jakieś 2 do siły, 2 do maksymalnych obrażeń i do skuteczności ataku. W sumie to resetowałem przed chwilą, żeby zrobić elegancko i w sumie mogłem tego nie, że tak powiem, nie dodawać, nie uwzględniać, ale jak dodam sobie level, to uzyskam poziom następny, to sobie dodam te 2 punkty w siłę, żeby zdjąć ten talizman raczej. 10 dodatkowego złota od potworów. Właśnie taki, tylko żeby miał jeszcze 5 wszystkich odporności i byśmy byli w domu, bo te odporności nie są na maksa, tam czasem się pojawia jakaś trucizna, błyskawica, tudzież zimno. No i pochodnia. Pochodnia bardzo fajna, bo 20-14, więc super. 3 do poziomu barbarzyńcy. Pod zamianą broni bardzo istotna rzecz. Wyrżnij serce. Jesus. Dobrze, że zmieniłem na polski. No. Wyrżnij? Wyrżnij, chyba powinno być. Jeszcze J powinien dać. No dobra. Wyrżnij serce. To jest przedmiot z normalu, ale co on daje? On nam daje plus 4 do umiejętności odnajdywania przedmiotów. Więc generalnie jak zmieniam, to mam plus 8 do umiejętności odnajdywania przedmiotów. Widzicie, na 14 poziomie. Nie zwiększa to jakoś super dużo, 35% szansy na 47, ale zawsze wiadomo, jesteśmy do przodu, nie? Dobra, także wszystko już mamy, teraz przejdziemy do umiejętności, jak on tutaj jest skonstruowany. Zdolności bojowe dajemy sobie w odrzucenie, w ogłuszenie, koncentrację po jednym, żeby dojść do berserkera. I w berserkera dajemy na maksa, no to będzie nasza umiejętność ataku. Zwiększa skuteczność ataku, zwiększa obrażenia od magii. Super, mega kosmiczne. Czasem się uda, jak wejdzie z mistrzostwa w ładaniu mieczem, jak tam wejdzie szansa na trafienie krytyczne, to czasem jest tak, że po prostu one-shotujemy radę na piekle. Czasem, mówię, czasem. Ale fajnie to wygląda, że podbiegamy i nie ma z rady gościa. Także to jest w kwestii zdolności bojowych. Mistrzostwa bojowe
dodajemy tak. Jeden zwiększoną wytrzymałość, jeden zwiększoną szybkość, żelazną skórę, wrodzoną odporność i w mieczyk. I jak już mamy wymaksowane okrzyki, więc w sumie to powinien zostawić na koniec. Jak już mamy wymaksowane okrzyki, to tutaj sobie rozdajemy jeden w miecz, jedną wrodzoną odporność. Jeszcze raz wrócę do tego za chwilę. Okrzyki też, schowyt 1, rina 1, okrzyk bojowy 1, na maksa w okrzyk, na maksa w rozkazy i jeden w dowodzenie. I tu po jednym, szukanie do odnajdywania przedmiotów po jednym. Także okrzyk dajemy na maksa, bo zwiększa nam obronę. Rozkazy dajemy na maksa, bo zwiększają nam procentowo życie i manę o 107%. Dajemy jeden w dowodzenie, bo zwiększa wszystkie umiejętności o 1. Więc jest fajne. I jeden daje w okrzyk bojowy ze względu na to, że mamy obrażenia przeciwnika minus 30% i obronę wroga minus 60%. Więc to jest bardzo snowballowy efekt, bo nagle nie mają obrony, zadają mniejsze obrażenia i bardzo szybko padają. Jeszcze jest druga wersja tego barba, że maksuje się zawołanie bitewne i to wtedy robi ogłuszenie na wysokim poziomie, chyba 2,5 sekundy, albo nawet i 3, nie wiem, nie chcę strzelać, ale na pewno 2 sekundy i więcej niż 2 sekundy. Ale to nie jest ten build, więc jakby nie jest to tutaj istotne. Jeszcze raz napomknę o mistrzostwu. Także w miecz, jak już wymaksowaliśmy okrzyki, to w miecz dajemy po jednym, porówno z wrodzoną odpornością, żeby te odporności jakieś uzyskać w miarę takie adekwatne do przeżycia. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o kwestie skilli. Przedmiociki mamy, talizmany mamy, statystyki mamy, skille mamy. Idziemy sobie bu zrobimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. A jeszcze zanim zacznę to, bo tak powiedziałem właśnie, że ten barbarzyńca powinien się nazywać barbarzyńca do znalezienia wysokopoziomowej runy, bo wczoraj ładnie, jak po paru grach, ekscytacja, euforia była i runa Vex wczoraj też. Jeszcze w międzyczasie tam gdzieś poleciałem na kurę i ghoul wypadł gdzieś skądś tam zawsze. Coś tam wypadło. Wczoraj tak spoko w sumie. Jak Vex i ghoul, ale ghoul akurat z kuros. Zrobimy sobie okrzyki, zwiększamy sobie życie, manę 3200. I okrzyk bojowy mam ustawiony właśnie po to, żeby zmniejszać obrażenia przeciwnika, żeby zadawał nam mniej i obronę wroga. Obrona, bo wtedy bardzo duża szansa, że od razu wjedziemy z berserkera i... No tutaj ja na tych leszczach to akurat nie trzeba się tam bawić w nic. Aczkolwiek mogą nas zabić, bo ja nie mam runki czam i jesteśmy zamrożeni, więc... Ła! Jesteśmy zamrożeni, właśnie to... To jest minus, że nie mamy runki czam, ale jak będzie czam, to od razu wrzucam i będziemy kosić. Nie polecam raczej zakładania krótszego lodu, bo będzie tyle hydr, że naprawdę potrzebujemy tą absorbację ognia. Oj, manę wykradają skubańce. Mamy manę? Przeciążona jesteś, ziom. Jak to tak może być? A, gdzieś tam uciekł. No. Trochę tutaj tego jest. No ale nic. Trzeba będzie się pomęczyć chwilę. Później dam jeden chyba skill w stan, tylko dlatego, żeby mi nikt nie uciekał. O, dobra. Oj! Ja mam manę. Dobra, trochę cofniemy. Mamy zmniejszenie odporności, nam daje to. Trochę nas tam biją, ale... No jest okej. Okay. I teraz mogę sobie zmienić W i poszukać jakiegoś bera. Chłe. Bo jaja, nie? Jakby wypadło. Ale tutaj już mnie nic nie zdziwi, bo jak już wczoraj mówię, jaki Vex oczywiście znaleziony z okrzyku do szukania. Nie po samym zabiciu. No podaj mi to. No i dobrze, bo tak zmniejszał te resy, że... Ta butelka
Butelka to jest kosmos, nie? Pełnego. 3200 życia, jeden klik. No i nic, pozabijani są. Teraz sobie szukamy, zmieniamy na umiejętność odnajdywania przedmiotów. Jeszcze jest umiejętność odnajdywania miksów, by the way. To też nie jest głupi pomysł wcale, bo przydałoby się na Ubery. Czy ja mam pod F6 coś? Ja chyba nic nie mam. To sobie też to tutaj wykorzystam, ale to zaraz jeszcze poszukamy. Także wczoraj Jak i Vex właśnie z tej umiejętności znajdywania przedmiotów poleciał, więc no mega. I teraz jeszcze sobie zrobię szukanie mikstur. Czy pełnego jakieś będą? Aha, czyli jak już ciało jest, tego nie wiedziałem akurat, jak już ciało już, że tak powiem, zreczerczowane, sprawdzone, to już nie możemy dwa razy użyć, ale to i dobrze, no. W sensie wolę raczej szukać przedmiotów i znaleźć wysokopoziomową runę, więc sobie zaznaczymy to tylko tak. Runkeral. O, tu. Że co tutaj, jakaś konkluzja. Zakończymy to. Także buildzik bardzo fajny, ze względu na to, że jakaś inna rozgrywka, inny rodzaj gry. W sensie, no niby chodzimy na jedno miejsce, ale tak bardziej targetujemy złoto. Później mamy na hazard i możemy skupić się na przykład na szukaniu Gryfona. Ale najlepsze to będzie to, że po prostu no, te runy, nie? Te runy to jest kosmos. Idziecie i po prostu wypadają kosmiczne runy. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, zapraszam do kolejnych filmów z Diablo. Jak się komuś podobało, to może skomentować, dać łapkę w górę. Zapraszam na stream. I zapraszam do zbudowania sobie takiego barbarzyńcy, bo naprawdę... Kurczę, jakby człowiek wiedział, to chyba to powinna być pierwsza postać. Jak będzie kiedyś sezon, to będzie pierwsza postać robiona po prostu. Nie tam żadne czarodziejki, nie tam żadne amazonki. Nie tam, że katujesz Mefista, żeby szukać przedmiotów, tylko ubierasz barbarzyńcę w rzeczy na koszmar. Wszystko mamy z koszmaru. I szukamy po prostu, bo na koszmarze jest taka duża tabela lutu, że tam i tak wszystko nam wydropi. A potem można kontynuować i robić to na piekle. Aczkolwiek wiadomo, może być troszkę ciężko. Robiąc go od razu, bo będzie ciężko z przechodzeniem, no to po prostu wtedy trzeba zrobić build tylko typowy pod levelowanie, a potem go zresować po prostu na szukanie złota. Dobra, jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia, do kolejnych filmów z Diablo. Na razie, hej, cześć.